Was w kolejnym odcinku z życia prawnika Damiana Biedaka. Jak widzicie, na pierwszy rzut idzie nasz nowy dom. Tak, nasz nowy dom zupełnie jak w tym programie na Polsacie. Który prezentuje się właśnie tak. Nie będę go chyba pokazywała całego, bo zobaczymy go w czasie rozrywki, więc to chyba nie ma sensu. Coś mi tutaj zwiesiło lekko. Już się uspokoiło, czy nie? No i tak, moi drodzy. Damian sobie leży w łóżku. Trzeba go wysłać, żeby wziął prysznic i coś zjadł. Sobie sam musi ugotować, bo nikt mu tego nie zrobi. Mam nadzieję, że nie spali nowej kuchni. No i tak, moi drodzy, co się porobiło? Powiem wam, że porobiło się dużo więcej niż planowałam, ponieważ podczas kręcenia scenek wydarzyło się coś niespodziewanego dla mnie, a mianowicie Damiana porwali kosmici. I to było dla mnie naprawdę duże zaskoczenie. Nie upilnowałam go. Spojrzał przez ten teleskop i stało się. Porwali go. No i cóż ja mogę? Damian będzie miał kosmiczne dziecko. Zastanawiałam się, czy to zapisywać. Ale już w sumie mówię, okej, okay, stało się, niech będzie. Coś tu się zresetowało. Aha, on się zresetował, ten Hieronim. Ale zrobił na mnie coś niedobre, nieważne. No i tak, Damian teraz wygląda tak. Dostał brzuszek właśnie dzisiaj wczesnym rankiem. I dostał też urlop w pracy, ponieważ, no, będzie miał dziecko. Tak. No a tak, poza tym, z tych takich wydarzeń, które sama zaplanowałam dla nich, to jak widzieliście, wróciła Balbina. Balbina wróciła ze Sławkiem. I naprawdę konflikt rodzinny tutaj przybrał na sile. Wszystko się posypało. No nie wygląda to najlepiej. Jak już widzicie, Anieli z nami nie ma, ponieważ Aniela w nocy uciekła z domu. Uciekła z domu i oczywiście nikt nie ma pojęcia, gdzie ona teraz jest. Policja już jej szuka, przynajmniej Damian ma taką nadzieję, że jej szukają. W każdym razie on to na pewno zgłosił. I wszystko się pokomplikowało. Oczywiście nie można zapomnieć o tym, że Andrzejka zażądała rozwodu. Tak, już nie będzie z Damianem. Stwierdziła, że nie będzie z nim dłużej żyła, nawet nie będzie... Co z tym Hieronimem jest, nie tak? Stwierdziła, że nie będzie dłużej żyła z Damianem i cóż... Coś on jak przygotowuje to jedzenie, to się baguje. I on będzie tak ciągle gotował, nie? Nie, już myślałam. No dobra. Tak, domek cały pobrałam z internetu, także tutaj właściwie wszystko to są mody, więc mogą być pewne takie dziwne problemy. Na przykład tutaj on tą kuchenkę tak dziwnie miał. Tutaj jakby był blat, ale tutaj nie ma żadnego blatu. Czekajcie. Nie, nie, tu nie ma. O, jest coś jednak. Coś, aha. Dobra, to może się teraz naprawi. No i tak, moi drodzy, Damian został sam. Z czterema psami. Aniela uciekła. Angelika odeszła. Z Balbiną i ze swoim ojcem Damian się pokłócił poważnie i w sumie nie chciałby w ogóle z nimi utrzymać kontaktu, gdyby nie to, że niestety musi, bo Aniela uciekła, Aniela jest też córką Balbiny, więc wiadomo, że ona musi być na bieżąco w temacie. I tak to się wszystko potoczyło. Jestem bardzo ciekawa, co się urodzi Damianowi. Na pewno się urodzi kosmiciątko, nie? Ale jak to będzie dalej, to ja nie mam pojęcia bladego, bo to nie było w moich planach. I jeszcze w dodatku Angelika jest w ciąży, więc Damian będzie miał dwoje dzieci tak naprawdę. No i musisz jakoś się dogadać z Angeliką, żeby utrzymywać kontakt ze swoim dzieckiem. On w ogóle się bardzo martwi teraz o Anielę. Nie ma pojęcia, gdzie jest jego siostra. A wy chyba wiecie, gdzie ona jest, bo widzieliście, gdzie uciekła i z kim uciekła. Ona niestety nie. Znaczy on. I tak za bardzo... Co ja mogę z nim robić, jak on ma wolne? A możesz sobie jeszcze zjeść. W końcu jesteś w ciąży, a skoro już lokaj ugotował, to zjedz.
Chyba w tym odcinku jeszcze nie urodzimy, tak mi się wydaje. Sama nie wiem, czy to będzie dzisiaj. Co się stało? Nie możesz tu siedzieć. Że co ci przeszkadza? Pokaż to, bo nie widzę. Co to jest? Nie wiem, co to jest. Ja tu nic nie widzę. O co mu chodzi? Ja tu nic nie widzę. Ha, bo to są takie te. Ha, może to mu właśnie przeszkadza. Te nakładki. Chyba nie może na tym usiąść, jak... Zobaczymy. No, nie może na tym siedzieć. No to niestety. Będzie bez tego. Ładnie to wyglądało, ale niestety. To musi być też funkcjonalne. Nadal nie może. Co mu tu przeszkadza? To z tymi krzesłami coś jest nie tak. Ja nie mam pojęcia, co on mi pokazuje tak naprawdę. Chyba po prostu te krzesła coś. A jak wstawię inne? Wstawiamy takie wygodne w końcu ciąży. A teraz Damianie? Dasz radę? No, to z tymi krzesełkami coś jest nie tak. Zaraz je powywalam. Zostawimy coś innego. Bardzo mi się podoba ten domek. Co by tu pasowało? A może takie? Kolorem podobne do tamtych, ale... to chyba jest ten, ta sama firma. Nie wiem, czy na tym będę mógł siedzieć. Zobaczymy zaraz. Ale może tak to zrobimy. Widzimy zaraz, czy na tym usiądzie. Patrzcie, jak te potrzeby spadają w tej ciąży. Dasz radę tu siąść? Dasz radę. I spoko. To teraz zmienimy resztę krzesełek. To damy tu. I jeszcze takie żółte z drugiej strony. No nie pamiętam, jak to kolorystycznie wyglądało, ale dobra. Brakuje mu zabawy i pęcherza. Pęcherza mu brakuje. Nie można tu oglądać telewizji? Można. Chodź, usiądź sobie przed telewizorem. Damian tak naprawdę ma ochotę po prostu iść i szukać anieli. Zamiast nie czekać na policję po prostu, ale wiecie. Jest w ciąży i nie bardzo teraz może. Sam jest bardzo zdezorientowany, nie wie co się stało właściwie. Jak Angelika się o tym dowiedziała, to była po prostu w takim szoku, że normalnie powiedziała, że ma tego dosyć. I że nie będzie żyła dłużej z nim. Także wiecie. Wszystko się posypało. Niestety. Niestety. A właśnie, przeprowadziłam ich do nowego domu, bo po prostu Damian ma tyle pieniędzy, że nie będzie mieszkał w takiej klitce, wiadomo. A psy mają tutaj właśnie fajny ogródek, mogą się bawić. Myślę, że jest dużo więcej miejsca i fajniej to wygląda. Czemu szczekasz? Morus, Sonia. Gdzie jest nasz lokaj? No tak, nasz lokaj siedzi w ogródku, bo... Tyle mamy roślinek, że chyba spędza tutaj całe dnie. No ale cóż. Co tam Damian? Jego mina zmartwiona. No chyba nie tak miało wyglądać twoje życie, co? Pan prawnik w ciąży? No, coś tutaj nie tak. Coś tutaj nie pykło. Nie pykło. Idź sobie skorzystaj z kibelka. No i co? Damy mu się zdrzemnąć chwilę, bo przecież... Już ma taką energię okropną. Poczekam do jego porodu. A jeśli nie, to po prostu na końcu
wkleję jego port. Chciałabym, żeby to już było w tym odcinku. Żeby iść dalej, że tak powiem, z fabułą. No i nie wyłączył tego telewizora. Ajajaj. Szczerze mówiąc, tak już namieszałam, że nie wiedziałam, jak się zabrać za to nagrywanie, bo nie wiedziałam, co i jak teraz powinno być. Co ja mam teraz zrobić właściwie z nimi wszystkimi? Tak się pokomplikowało. Szczególnie z tą ciążą Damiana. Wyłączę telewizor, bo mnie denerwuje ta pogoda. I sobie prysznic. Boże, on jeszcze zarabia. Co mamy robić z tymi wszystkimi pieniędzmi? Macie jakiś pomysł? Bo ja kompletnie nie mam pomysłu. Co prawda Damian mógłby pomóc swojej mamie, ale że oni są skłóceni, to ja nie wiem, czy on jej pomoże finansowo. Bo jak wiecie, albo chyba dopiero się dowiecie, nie, już chyba wiecie, że Balbina i Sławek stracili cały majątek. Musieli spłacić długi Sławka, by mógł normalnie wrócić do życia i funkcjonować, więc właściwie wszystko muszą zaczynać od nowa i widzieliście, w czym teraz będą mieszkać. Także wiecie, trochę takie powrót do przeszłości, jeśli chodzi o Balbinę i Sławka. No ale cóż zrobić? Wiecie, co ja tutaj chciałabym zmienić, bo nie to. Samochód chciałabym schować. Bo ja tutaj miałam taki, że tak powiem, co? Co? Miałam taką niewidzialną. O właśnie. To będzie dużo lepiej wyglądało. Ale teraz to muszę wpisać kod. O. I przynajmniej nie będzie to tak brzydko odstawało. Samochód wraca na miejsce. Proszę. Mam nadzieję, że będzie działać wszystko. A kto do siebie dzwoni znowu? W ogóle, ta babka, odkąd on rozwiódł się z Angeliką, wydzwania do niego ciągle. Chyba coś do niego ma. To wiedziała się i wiecie. Ale ona jest stara. Jakie ty masz słabe relacje z tymi psami, Damian? O, patrzcie, z Angeliką ma piorunkę. Może zmieni sobie żonę na jej siostrę? Ale patrzcie, tu jest jeszcze Alicja Dalton. Tak, ja już mu szukam nowej kandydatki, nie? No bo on tutaj miał nawet pragnienie, żeby wziąć ślub jeszcze. No cóż, nie wyszło mu z Angeliką, no tak się zdarza w życiu. I co na to poradzimy? Nic nie poradzimy. Widocznie coś nie pykło, to była jego pierwsza miłość i no... Widocznie za szybko się wszystko potoczyło w ich życiu. Od początku byli razem, potem studia i cała reszta. Nie mieli jeszcze takiej okazji, żeby się przekonać dobrze o swoich charakterach, dopiero gdy razem zamieszkali jako małżeństwo, gdy zaczęły się problemy i wtedy się przekonali, że no nie dogadują się tak, jak powinni. Ich poglądy się nieco różnią. No i cóż, w końcu stało się. Angelika odeszła, definitywnie postanowiła się rozwieść. No, Damiana to zabolało, bo wiecie, nie tak to miało wyglądać. Ale co zrobić? I tak czekamy na ten powrót i czekamy. A ja nie mam nawet pokoju dla dziecka. Ani łóżeczka, czekajcie, może kupimy coś. Przynajmniej będzie coś zmeblowania w tym odcinku, bo póki co tu kompletnie nic się nie dzieje. Poczekamy tylko na Damiana w ciąży. Przydałby się osobny pokoik temu dziecku, nie? A tu mamy siłownię. Na górze jest pokój, był pokój anioli. Tak wygląda, jakbyście chcieli zobaczyć. No wiecie, Aniela też nie zamierzała w ogóle mieszkać po tym wszystkim z Balbiną. Tak się zdenerwowała. Ale to było do przewidzenia, niestety. Niestety. Więc ja to dziecko mam umieścić? Spodziewałam się tylko jednego dziecka, a nie dwóch. Także no, niedobrze. To było to. To weźmiemy. A ciekawe, czy to będzie dziewczynka, czy chłopiec też. O. Stawmy na razie takie łóżeczko. Niech Damian będzie gotowy. Co to w ogóle jest? Aha. Nie powinno nam nic przeszkadzać. Mam nadzieję, że się do wszystkiego dostaniemy. Zobaczymy.
Dobra, na chwilę przerwy to nagrywanie, bo on śpi. Widzimy się kolejnego dnia. O, tak będzie najlepiej.